Ale przy tej okazji chciałem od razu udzielić odpowiedzi panu radnemu, który zadał pytanie na właśnie tej sesji o koszty z budżetu gminy wyjazdów służbowych. Tutaj krótka informacja. Koszty wyjazdów, wszystkie koszty wyjazdów w roku 2017, podróże krajowe prezydenta to jest 4603 zł, wszystkie koszty, w tym przejazdy 2559 zł 42 grosze, noclegi 1373 zł, diety 435 zł. Jeśli chodzi o podróże zagraniczne, w 2017 pełne koszty to jest 9354 zł, z czego koszty samych przejazdów to jest 6204 zł. Bilety lotnicze w tym 3272, nie czytam groszówek. Przejazdy lądowe, że tak powiem, 2932. Noclegi 107 zł. Diety 2112. Podróże zagraniczne, było 5 podróży zagranicznych w ubiegłym roku. Tutaj był głównie 3 podróże w ramach naszego projektu dotyczącego prezentacji ceramiki w kolejnych miastach we Włoszech. I teraz jeśli chodzi o poprzednie lata jeszcze, bo pan radny prosił o 3 lata wstecz. W roku 2016 wyjazdy krajowe wszystkie koszty, to nie są diety, tylko koszty 4915 zł, przejazdy 3736, noclegi 320 zł za cały rok, diety 435 zł, podróże zagraniczne 7868 zł, przejazdy 4611, w tym bilety lotnicze 4040, noclegi 1034 zł, diety 2222 zł. I teraz jakie były wyjazdy zagraniczne? To był wyjazd do Zbaraża, podpisanie listu intencyjnego o współpracy, wyjazd do Nogent-sur-Marne, obchody jubileuszu miast partnerskich, Valle Corsa Acuto we Włoszech, uroczystości miast partnerskich, Orebicz w Chorwacji, to było zgromadzenie Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich. To był ten moment, kiedy no, miałem ten zaszczyt, zostałem wybrany na wiceprezesa tego zgromadzenia Federacji Miast Napoleońskich. Bardzo takie podniosłe, szefem jest Charles Bonaparte. Ale z tego też wynika wcześniejsze też wydarzenie, Szlak Napoleoński, który stał się szlakiem kulturowym Europy. To jest bardzo ważna rzecz, bo ten szlak przez Bolesławiec przebiega. I wreszcie ostatnia z tych 5 wyjazdów zagranicznych, Vietri sul Mare we Włoszech. Tam właśnie w 2016 była pierwsza wystawa naszej ceramiki wspólnie z firmami ceramicznymi z Bolesławca. I rok 2015, koszty przejazdów, koszty podróży w zasadzie krajowe 3226 zł, diety wyniosły 300 zł. Przejazdy 2560 zł, noclegi 215, zagraniczne 8374, z czego bilety lotnicze 3766, przejazdy 4609, noclegi 574 zł. Gdzie były wyjazdy? Były do Londynu, odbiór nagrody, która wisi zresztą tutaj jako najlepsze miejsce do inwestowania. Miasto Trojan w Bułgarii, prezentacja ceramiki na największych targach rzemiosła w Bułgarii. Również mieliśmy wizytę u pana ambasadora w Sofii. Walpowo w Chorwacji, uroczystości 125. rocznicy przybycia polskich emigrantów. Tutaj był udział stowarzyszenia też i Młodzieżowego Domu Kultury, który występował na scenie i występował w czasie parady bolesławieckiego oczywiście. Miejscowość Ławr obok Brukseli, Zgromadzenie Federacji Miast Napoleońskich, to było głównie połączone właśnie z tym ogłoszeniem szlaku kulturowego. I Aubagne, miasto ceramiki we Francji, to były 5 dni przedsiębiorczości, spotkanie miast ceramicznych. To jest całość informacji. Pan radny też pytał o ilość dni, to tak, w 2017 delegacje, oczywiście one nie były całodniowe, bo to
delegacja do Legnicy czy do Jeleniej Góry, ale to było 25 dni w kraju i 17 dni za granicą. W 2015 22 dni to były wyjazdy, 17 dni za granicą. I przepraszam, bo w 2016 nie policzyłem, ale zaraz podam. W 2016 25 dni, za granicą 19. To jest całość informacji.